Dzień dobry. Wszyscy mamy świadomość tego, jaka była jesień w naszym wykonaniu i wszyscy wiemy, że musi się ta forma do zespołu zmienić. Co zrobić, żeby tak było? No oczywiście solidnie przepracować obóz przygotowawczy. Zapraszam Was zatem na to, abyście towarzyszyli nam w trakcie tych najbliższych kilkunastu dni, byli z nami przez cały czas. No i przede wszystkim na dobry początek zaproszę na pierwszy odcinek naszego vloga. To co? Ruszamy! Patrz to! O proszę. Ja też muszę znaleźć. Pokaż do kamery. Widziałeś dzisiaj na Twitterze, czy nie? Nie, ale weź pokaż to zdjęcie temu. Tak, to też muszę znaleźć. Że kolega w mocnej ekipie lata od samego początku. Zobacz. Olimpia, w sensie tu Lega, a tu masz Olimpię. Ja tu Jędzę wyprowadzałem, zobaczcie. Jędzę? No. A teraz nie w pokoju jest. Tak, a nie w pokoju na TC jestem. Ja w ogóle ci się dowiedziałem, że ty wyprowadzałeś chyba Marka Jóźwiaka na meczu z Barceloną. Tak, to nas na Twitterze właśnie mi widziałem, wyskoczyło. Trochę osób tam to polajkowało. Widzę, że w szachy grasz. No i jak ci idzie? Dobrze. A ile masz w rankingu punktów? 61. Chołek też pyka, możecie sobie tym razem no, już wiem, że gra. Ale też się wkręciłeś tak przez Gambit Królowej? Przez nie, tę serię? Nie, już szkołę zawsze grałem z kolegiem. Ale jak przychodziłeś do nas, to w ogóle jak duża była ta liczba osób, która wiedziała, że ty wcześniej w tej Legii byłeś? No bo myślę, że dla takiej części kibiców, która powiedzmy gdzieś tam nie siedziła tych drużyn młodzieżowych, to... Mhm. No to było zaskoczenie. Ja na przykład nie wiedziałem. No, myślę, że dużo osób nie wiedziało, bo nie byłem wcześniej w pierwszej drużynie i może dlatego, ale tak taki odzew wśród znajomych i tak dalej, no to dosyć duży. No i ty też się w ogóle w Warszawie urodziłeś, nie? Tak, tak, jestem z Warszawy, więc... Prawilny to cała ochota. Cała ochota będzie trzymać kciuki. A przez ten czas gdzieś tam się wybierałeś na mecze jeszcze? Oj, byłem parę razy, ale tak to do samego mojego wyjazdu z Warszawy to chodziłem co tydzień. Znaczy co dwa tygodnie, kiedy były mecze na Łazienkowskiej, a od wyjazdu, jak już mnie nie było na co dzień w Warszawie, no to rzadko jest. No i też źle, tak jak tutaj kolega po twojej lewej? O, ja to na krytej, tej jeszcze starej zawsze i później... No, ty jeszcze nie pamiętasz starego stadionu. Akurat nie pamiętasz. No, to ty na starym stadionie na krytej zawsze, a... Nie, na nowym to już no. Tam, gdzie akademia zawsze miała swoje bilety. I kto się przeprowadził na Legię jako pierwszy? Tata? Tata. Miałem chyba 3 albo 4 lata. I już później cały czas. Rolę. To właśnie, jeszcze pamiętam karierę. Te czasy, 2000 rok, nawet trochę wcześniej może. Mnie to mama wyprowadzała tutaj. Na stadion, no. Bo twój tata grał. No to jest matka. No to tata na pewno dumny, co? Jak podpisałeś? No bardzo, bardzo. Rodzice na pewno bardzo dumni. Cieszą się, że powrót do Warszawy, do Legii. No i cała rodzina myślę, że też dumna, bo no fajna sprawa tak po tylu latach wrócić do swojego rodzinnego miasta. No słuchaj, no to mam nadzieję, że to będzie udany powrót. Widzę, że już zrobię wszystko, co w mojej mocy. Lokalsi już się wzięli po skrzydła, więc powinno być okej. Okay. Będzie dobrze. Się nie zgubi. Staff już posprawdzał wszystko? Pod treningi przygotowane? Sprawdzamy jeszcze. Wszystko jest pod kontrolą. A kiedy lecicie na zgrupowanie, to jakby na co jest kładziony największy nacisk? Na przykład tutaj pod kątem właśnie przygotowania fizycznego. Gdzieś tam patrzycie wcześniej, jak wyglądają, nie wiem, siłownie, stan boisk, czy to się sprowadza jeszcze do innych rzeczy? De facto sprawdzamy wszystko. Gdzie będziemy jako cała logistyka. Patrzymy też, jakie zawodnicy będą mieli warunki, to co jest chyba kluczowe. Patrzymy na samych zawodników, jak oni wyglądają po tej przerwie, żeby najbardziej zoptymalizować ich trening pod kątem przygotowań do tej naszej rundy wiosennej. A w Dubaju na co będziemy kładli największy nacisk? To jest tak standardowo, że najpierw pracujemy nad fizycznością, motoryką i potem wchodzi technika, czy z racji tego, że to jest jakby jeden obóz dłuższy, będzie to wszystko łączone? To wszystko zdradzimy w kolejnych odcinkach. Warto oglądać. Warto oglądać. Nie powiedz, jak wyglądały przygotowania w Gdyni? No bo różnić się będą na pewno te u nas, a te tam, a jak było na wypożyczeniu? Dobrze, w porządku, tylko na początku ciężko było, bo jak dołączyłem tam do chłopaków, to byłem bez okresu przygotowawczego, bo tutaj jak ja skończyłem wypożyczenie, to pierwsze w Gdyni, no to chłopaki już byli po obozie,
w Austrii bodajże i no i mnie to minęło, więc fizycznie na początku był problem. Później z biegiem meczów troszeczkę, że tak powiem, do tej formy doszedłem, no ale i tak mimo wszystko było ciężko, aczkolwiek no i tak myślę, że był to pozytywny czas, bo zyskałem doświadczenie i sporą liczbę minut na boisku, więc to jest najważniejsze, tak? Siemanko wszystkim, jesteśmy już w samolocie. Cześć. Wylatujemy, widzimy się w Dubaju. Piona. Tak jak powiedział Jędze, widzimy się w Dubaju. Odbieramy bagaż i ruszamy do hotelu. No to dotarliśmy, podróż zajęła nam tak naprawdę całą noc, więc teraz mamy chwilę na ogarnięcie się i możemy ruszać na trening. Zauważyć, słońce zaczęło zachodzić bardzo szybko, zrobiło się chłodnie, ale sztab szkolenie wyzedbał o to, żeby ci panowie za moimi plecami mieli pełne ręce roboty i byli należycie rozgrzani. Lekka rozgrzewka. Dobrze to mi. No. Hop, skip. Obniż środek ciężkości, hop. Dobrze, hop i skip. For a walk. Not going for a party. Good. Good job. Skoro good job, to więcej tego trzeba poprosić. Było bieganie bez piłki, to trzeba teraz trochę pobiegać razem z nim. We'll be right back.
będzie wszystko zrośnięte na 100%, kość się zrośnie na już na pewno, no to wtedy wejdę, ale myślę, że z drużyną jeszcze na obozie wejdę do treningów. Dobrej myśli jestem. A z tym twoim obojczykiem to powiedz mi, czujesz go w tym sensie, że cię pobolewa, czy jak to wygląda? Czuję, bo jak mnie czasem ciągnie, wiesz, bo jakby jeszcze się tutaj te tkanki jakby są posklejane i przy niektórych ruchach odczuwam to, wiesz, ból, ale to nie jest taki ból, że nie mogę, nie? Na tyle, ile mogę, to robię po prostu. Pierwszy trening za nami, a skoro trening, to o opinię na jego temat wypadałoby zapytać trenera. Aleksander Wukowicz zabrał głos i skomentował kilka wątków, o które zapytali go przybyli na miejsce dziennikarze. Każdy wie, na czym nam zależy. Zależy nam na poprawie naszej sytuacji, jaką mamy w tej chwili. Ją można poprawić tylko ciężką pracą i nie ma innej drogi. Tutaj jest miejsce, w którym warunki do tego, żeby pracować mamy doskonale, to trzeba wykorzystać. Po to tu jesteśmy, także na pewno wykorzystamy to na maksa i będziemy każdego dnia po prostu z tego korzystać. Udało się, dojechaliśmy do końca pierwszego dnia naszego zgrupowania. Zwykle w tym momencie dziękowałem wam za to, że obejrzeliście vloga, prosiłem o subskrypcję, ale dzisiaj chciałbym poprosić was o coś jeszcze. Wierzcie mi, wszyscy wiemy, jaki jest moment w klubie, wszyscy wiemy, że to powinno wyglądać zdecydowanie lepiej. No ale to się nie zadzieje samo, trzeba pracować, a wy przy tej pracy po prostu bądźcie z nami, wspierajcie tę drużynę, a myślę, że ona na pewno wam się odpłaci. Tymczasem ja mówię tradycyjnie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!